No, w końcu nam się udało dotrzeć. Wreszcie! Jesteśmy w celu. No nic, zostaliśmy wyproszeni, bo jest plac budowy. Tak jak w poprzednim filmiku. W poprzednim filmiku mogliście zauważyć, że no niestety nie udało nam się tutaj wejść. Na, znaczy udało nam się wejść, tylko wygonił nas pan budowlaniec. A dzisiaj mamy niedzielę i jestem z Sebastianem i mamy nadzieję, że dziś nikt tu nie będzie prac budowlanych prowadził. I kolejne płoty przed nami do pokonania. To poproś te dżinsy do kościoła, to ci matka da. I ostatni płot przed nami, ostatnia przeszkoda, którą musimy pokonać. Sebastian, oceń sytuację. Nie tędy. Pozdrowienia do więzienia. Brawa dla tego pana. Nie tak. Nie. Dobra, dawaj, będą kółku wzięte. Teraz się jeszcze szybko przebiorę. Będę chciał poskakać. W sumie dosyć wysoko jest, ale myślę, że z takim osprzętem nie powinienem się utopić. Dobra, na początek oswojenie się z wodą. Ja jestem dzisiaj tym ratownikiem. Nikt o, się masz nie... kółko? Nikt się nie utopi. Nie na mojej zmiany. Dobra, chwilę ocenić wodę. Ja, ale zimno będzie na ba. A to wchodzisz z kółkiem, czy nie? Nie, no ba. Czy nie, kółko w razie, co to będzie rzucał, nie? Ciepła! Fajna ta woda, taka nie za zimna, nie za ciepła. Jest od razu jest głęboko. No od razu jest głęboko. Czyli można walić salto. Salto! Taki strach, bo wiem, że to jest głęboko. No ja wiem. Pierwszy stopień zanurzenia bezpieczny. Oho! Ale faska, tak patrzysz w dół w tą wodę. O kurwa. Przyznam szczerze, że trochę się cykam. Ale jak już wszedłem do wody, no to najpierw porobię kilka skoków, a później pokażę wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak się zanurzam. 3, 2, 1, salto! 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 Żyje? Żyje! Ej, powiem ci, wiesz, jaka ciepła ta woda, nie? Nie wiem, czy ta woda jest, ona po prostu jest taka ciepła, czy może po prostu dla mnie jest ciepła. Nie wiem, ale mi się wydaje, że za dużo filozofujesz teraz. A to tak go! O! Ja cię tak! Dziwne skoki, ujęcie drugie.
i tu jest wysoko. Krótki wywiad do kamery. Jak jest? Co jest? Jak jest? Dobrze jest. Giwa się giwa? Ło, jak już! Oj, teraz jak tak zawieje, to... Dobra, skaruj, nie pierdol. A ciekawe jak ten, jaki jest tam, Michał? Dawaj, salto. Giwa się giwa. Giwa się giwa. Uwaga, Orapsej to nie jeden. Gdzie on jest? Dobra, zaraz dostaniemy kolegium. 1000 pizdów na osobę. No? Chowaj się pod wodą. Jak ktoś jak przyjdzie, to powiem, że się utopiłeś i cię już tu nie ma. Subskrybujcie kanał, bo... Subskrybujcie kanał. Zbieramy, żeby tego pana wpuścić do MMA. I żeby tam robił rozpierdol. Więc hashtag Rogulka w MMA. Może być tam Rogulka versus wszyscy na MMA. Tylko po kolei, żeby nikt dwa razy wpierdol nie dostał. Tak jest. Ja to się cykam trochę bez kitu. Nie, no, nie trochę, w chuj się cykam. Tam są ludzie. Tu jest Michał. Jak chcecie więcej takich filmików, różnych wybryków, akcji... To Michał musi być fajema. Tak. Zostawcie łapkę w górę, jak się podoba. Wtedy Michał trafi do FMMA. Tak właśnie. I zostawcie Byliśmy tam. Teraz idziemy tam. A później idziemy jeszcze tam. Co? Nie rozbieraj tych maszyn. Przydadzą im się na pewno. Chcecie, żebyśmy nic nie ukradli? Nikt bym nie ukradł, nie strzelać. Montują ogrodzenie, żeby nikt tu nie wszedł, ale... Ogrodzenie to nie problem. Dawaj, idę, Jakiś majster idzie za nami, ten co tam na górze był. A to jest chyba stróż. No, bo przecież musi być stróż jakiś. I just like this. Dobra, Tarzan, złaź tego drzewa. Idziemy. Rogulka wróć, jak trochę poćwiczysz. Teraz wspinaczka. Jakbyśmy się uczyli na ostatnim odcinku, wspinać po skałach, tylko pod nami nie było wody i przepaści 350-metrowej. A jak jeszcze nie oglądałeś, to zapraszam do obejrzenia. No bo tu jest już... Hardcore, trzymaj no to. Dawaj tu wchodź, tu. Uważaj. O kurwa.
tutaj w tym kamieniu łomie chował nasz. Tablica upamiętniająca miejsce, w którym pracował Karol Wojtyła. A my żeśmy zeszli tamtędy. Nie jest ta droga tak łatwa, jakby mogła się wydawać. Co tu było w ogóle? Co to? Co jest zatopione? Samolot. Metrów 12. Autobus. Metrów 18. Trabant. Metrów 20. Duże drzewo. Metrów 22. I dużo więcej. Peugeot. IO radiowóz. 10 metrów. A to są puzzle. No to są puzzle. Weź je, bo popsujesz. To znaczy, że nowa to tu. Nowa to tuis, obruis, obuch, na ozyrysa i napisa. Napisy wchodzą, widzisz. Sprawdźmy, co ci nurkowie tu mają. Wydaje mi się, że to jest jakaś platforma treningowa. Czy nie? Co? Nie chcę do Slytherinu. Jesteśmy już tu jakieś ile? Z 2-3 godziny. Ja już jestem strasznie głodny. Sebastian bardzo głodny, jest bardzo zły już. Już humor nie dopisuje. Czego się nie zrobi? Dla przyjaciół. Żeby iść kurwa zjeść szybciej jedzenie. Już mnie to powoli doprowadza do załamania psychicznego, nerwowego i nie wiem jeszcze jakiego. A tam jest Michał. Michał, Michał. Wszyscy razem, Michał. Dobra, kończymy tę wycieczkę. Kończymy tę wycieczkę. Potwór z Loch Ness wyszedł. Gdzie on p***a idzie? Dobra, zaklaszczę. Znalazłem porzucony szpital w lesie. Samoloty typu F-16 latają na górze. Jest to aktywna baza wojskowa, prawdopodobnie. Chyba Putin nasyła swoje jednostki. Jakieś graffiti w nieznajomym języku. Nie do rozczytania, prawie jak recepty lekarzy.